Po minimalnej przegranej 2-3 w wyjazdowym meczu przeciwko Borussii Mönchengladbach, piłkarzom Widzewa, grającym tu w jaśniejszych białych koszulkach, w rewanżu do awansu do trzeciej rundy wystarczyło nawet najskromniejsze zwycięstwo 1-0. 25-tysięczna widownia na stadionie i miliony kibiców przy telewizorach bardzo liczyły na taki rezultat. Już w pierwszej połowie łodzianie stworzyli kilka groźnych sytuacji pod bramką rywali. Niestety, tak jak widzieliśmy po strzałach Myślińskiego, a następnie Wiasa, a także w kilku dalszych przypadkach gole nie padały. W końcu jednak Widzewiacy po raz kolejny udowodnili, że chyba najlepiej z polskich drużyn ligowych potrafią grać z silnymi, renomowanymi firmami. Grać i zwyciężać. W 68 minucie po efektownym zagraniu Wiesława Wragi, oto właśnie ono, tym strzałem w długi róg popisuje się Włodzimierz Smolarek. 1-0 wygrywa Widzew i on awansuje do dalszych gierek.